Witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne, puszyste ciasto cytrynowe z borówkami. Ciasto jest wilgotne, aromatyczne, ze sporą ilością owoców. Przygotowanie jest szybkie. Polecam i zapraszam na film. Składniki. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 320 g mąki pszennej użyłam tortowej, 200 g cukru, 50 ml soku z cytryny, 3 duże jajka L, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, możemy zastąpić cukrem z wanilią, 200 g borówki, 200 g naturalnego jogurtu, skórka otarta z dwóch cytryn, 150 g miękkiego masła, szczypta soli, pół łyżeczki sody i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski przekładamy miękkie masło, dodajemy cukier i ucieramy mikserem przez około 3 minuty. Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem przez około 1 minutę, aż składniki się połączą. Dodajemy 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, skórkę z cytryny i krótko mieszamy. Do mąki dodajemy sodę, proszek do pieczenia i krótko mieszamy. Przesiewamy na maślaną masę. Dodajemy szczyptę soli, jogurt i krótko mieszamy mikserem, aby składniki tylko trochę się połączyły. Dodajemy sok z cytryny i krótko mieszamy mikserem na jednolite ciasto. Do ciasta dodajemy około 3/4 przygotowanej borówki i krótko mieszamy szpatułką. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Na wierzchu ciasta układamy pozostałe borówki. Delikatnie wciskamy je w ciasto. I ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 60-65 minut. Ja piekłam tak 62 minuty. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do ostudzenia. Ciasto może troszeczkę opaść. Ostudzone ciasto wyciągamy z keksówki i ściągamy papier do pieczenia. Przed podaniem ciasto możemy posypać cukrem pudrem. I nasze pyszne, puszyste ciasto cytrynowe z borówkami jest już gotowe.
Wygląda apetycznie, cudownie, pachnie, jest wilgotne. Polecam!